Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po ponadrocznej przerwie. Rafał wrócił wreszcie z wakacji, oczywiście był w Dublinie. Ciągnie Wosia do Dublina, jest takie stare chińskie powiedzenie, to jest z dynastii Ming. Dzień dobry Rafale, bardzo się cieszę, widzę, bo jak sam występowałem teraz, to mówili Państwo, że byłem smutny. Tak, bardzo byłeś smutny. Smutny, bo mi było smutno bez Ciebie. A potem było... Niby taki twardziel, bice, to smutno mi było. No potem ja występowałem sam, a też Ciebie było nie było. Ja, i wszyscy mówili, że jestem wyjątkowo wesoły. Tak? No, tak nie mówili. Nie było opresyjnego. Ty, a muszę ci powiedzieć, bo ja byłem na lotnisku Chopina, nie? Wylądowałem. Wiem. I słuchaj, tam był tak taki. Czułem. I tam był taki pan, ci powiem, że kierował ruchem taksówek, nie wszystkim tam zarządzał. I ja do niego podchodzę i że mówię, że on mówi, a on mówi do mnie tak. O, dzień dobry, panie redaktorze, oglądam, szacuneczek daję. I mi się tak zrobiło przyjemnie, tak. Z tego powodu po pierwsze, że jednak ktoś w ogóle nas ogląda. Nie? Że on ja chyba miałem jeszcze gorzej. Na lotnisku Chopina. Serdecznie pana pozdrawiam, się tak miło, to w pewnym momencie sobie pomyślałem tak, zobacz, jesteś ważny, ludzie cię znają, przynajmniej ten pan jeden, nie? I serdecznie chciałem pana pozdrowić, zrobił mi pan taką przyjemność na Chopina. Ja miałem jeszcze gorzej. Znowu tam pójdę po taksówkę, jak pan będzie. Idę sobie ulicą prostą w Warszawie, wiesz, gdzie jest prosta? No tu jak się prosto wyjdzie. No i tam jest z jednej strony jest Mordor i z drugiej jest też Mordor. No, bo tam... Tam jest Mordor teraz, no, tam są największe korporacje, bardzo... Tam nie można wyjechać z samochodem, jak się idzie w poniedziałek, to się w piątek wyjeżdża. Tak, i są bardzo dobrze opłacani młodzi specjaliści, nie tylko młodzi, i tak są, nie młodzi. I traktują ich, ta kadra ich tak traktuje, nie? Tak. Żeby im było sucho. Ale tam są, te korporacje, tam jest, żeby... tam no. jest elita intelektualna tego narodu. No i wyobraź sobie, idę sobie prostą i kto mnie zaczepia? Ktoś krzywy garbaty pewnie. Nie wiem kto, ale mówi, pewnie czy garbus. To redaktor WOC? Tak? No. Niesamowite. I ja tu pracuję. I to się powtórzyło dwukrotnie. Czyli jednak legenda cię legenda cię wyprzedza jednak. Ogląda się, to bardzo miłe. Bardzo miłe. Ja zacznę, dobra? Bo ciebie nie było, bo ty może nie wiesz, co się działo, a działo się sporo. Bo ja byłem na lotnisku Chopina. Tak, bo ty byłeś daleko. No. I chyba te wieści z Polski, bo one się... Strasznie mi było smutno. One się rozprzestrzeniły. Jednak na starość robi się sentymentalny się robi na starość. One się rozprzestrzeniły, a ty wracałeś i ty mogliście się minąć z tym wiadomościami, bo teraz już wszędzie mówią o tym, co się wydarzyło w Polsce. Nawet tak? W Ameryce Łacińskiej. I zobacz, tutaj nagrałem taki kawałeczek z tego, z jakiejś latynoamerykańskiej... A to jest ten słynny, co dużo komentuje, jak on, bo on nie ma zębów, no. I zobacz. No i tak tutaj to było o tym... A, to o tym Romanowskim, tak? Tak, oni rozmawiają tu o Romanowskim, nie? No to musisz nacisnąć na ten trójkącik. Tu. O, bo ja mam brudne palce. Bo ja w piątki myję. Tak naciskali, proszę Państwa. No, weź, nie da rady coś. A weź tak przekrzyw telefon. Tak, no. No, fajnie. No się porobiło. Fajnie się zaczęło. A weź tutaj kliknij, tak? I, no nie da rady. Musisz przeładować. Może opowiedz swoimi słowami, jak mówią w szkole podstawowej. Patrz, jest. No. Ale nie słychać teraz. Kurczę, no. Bo się może ze słuchawkami kroczyć. No pomówię ja tutaj. De la chancla. A nie restaurant, bo się. Ale wiesz, bo my się tak śmiejemy, tam też. No. No to nieładnie tam było. 13 grudnia się zmieni. Nieładne słowo tam używa. No ale dobra, no sytuacja stała się międzynarodowa jednak. Skandal międzynarodowy jest i... Mogłeś nie wiedzieć, więc teraz już... Nie wiedziałem. Jak to skomentujesz? Wiedziałem.
No, wydaje mi się, że ABW, wiesz, no się tak zastanawiałem, nie, bo posła Rozmanowskiego rozebrali i kamerowali chłopaki z ABW i zastanawiałem się, że jak tym Secret Service na przykład są te parytety, że kobiety muszą być, nie, to może do ABW naszego dotarło to, że tam część chłopaków może jest tęczowa, nie, LGB coś tam, nie, może tak jest, nie wiem, nie, no bo w jakim, po co by go rozbierali i kamerowali, nie, a ty teraz się okazuje... No, Secret Service to są no. takie parytety, że nawet kobieta stała na czele Secret Service i teraz tak. po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa musiała się podać do dymisji. Niektórzy złośliwi twierdzą, że właśnie dlatego z powodu że tego czuł się nieudanym. Tym zresztą jest takie ładne zdjęcie, spróbuję dla Państwa znaleźć i pokazać teraz, gdzie jest tak bardzo nieładnie zasugerowane, że to była taka ustawka. Ale to się a my, proszę Państwa, zgadzamy. Chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia redaktor WOC oraz ja, pani Annę Applebaum, która prywatnie jest żoną Radosława Sikorskiego, czyli naszego ministra spraw zagranicznych. Prywatnie. Pani Anna Applebaum obchodzi dzisiaj okrągłe 60. urodziny. Jest osobą niezwykle zasłużoną, jest laureatką Pulitzera, a ostatnio błysnęła, ale jak błysnęła, w amerykańskiej i polskiej prasie. Błysnęła, proszę Państwa, w ten sposób, że napisała artykuł, którego tytuł brzmi: Nagle Trump wygląda na jeszcze starszego i bardziej obłąkanego. No bo jest coraz starszy. No. Tak, ale to po tym zamachu. Zamachu, który sprawił, że opinia publiczna generalnie młodszy była całkowicie albo prawie całkowicie za Trumpem, to wtedy w sukurs przychodzi Anna Applebaum, która jest wiadomo demokratką, nie cierpi Donalda Trumpa. Tylko ja się zastanawiam teraz nad tym, w jaki sposób jest w Polsce uprawiana, nieuprowadzona, chociaż właśnie jest uprowadzona, polska dyplomacja, proszę Państwa. W jaki sposób żona ministra spraw zagranicznych mówi o prawdopodobnym, w zasadzie 90% chyba, przyszłym prezydencie Stanów Zjednoczonych, że on wygląda na coraz bardziej obłąkanego. Teraz niech sobie Państwo wyobrażą, że Trump ma ich przyjmować, czy Trump ma przyjechać do Polski, no i wypadałoby chyba, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z kimś takim jak minister spraw zagranicznych, no ale chyba się nie spotka, no, skoro żona uważa, że on jest obłąkany, no to jest po prostu obelga. I to gruba obelga, bym powiedział, więc nie wiem, w jaki sposób pani Applebaum pomyślała sobie, że pomoże w tej całej sprawie, bo chyba nie pomogła. A co do tego, że kto tam wygląda coraz młodziej, no to tutaj przedstawiamy Państwu zdjęcie. Wydaje mi się, że pani Applebaum wygląda fit, tak po prostu. Szczuplutka jest bardzo i serdecznie pozdrawiam. Ja tu pozwoliłem sobie na Twitterze złożyć też życzenia i zdrowia pani Aniu, przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Przyłączasz się do życzenia. Jesteś miły, tak? No, zawsze pamiętasz o godzinach. Do mnie zawsze dzwoni. Dzwonię zawsze, no. I mówię, gdzie są pieniądze? Gdzie są pieniądze? To w nocy dzwoni. No, w nocy. Pieniądze! Piątkowe noce. Nauczyłem się wyciszać telefon. Gorączka sobotniej nocy. Czy piątkowej, tak. Tak. No teraz ty podróż jakiś temat, jak możesz, nie? A ja potem. No, a może być amerykański? Amerykański może być, no. Amerykański bo może podobno być. Jest taka plotka, ja nie wiem, czy jest prawdziwa, że Salon 24 sprzyja Kamali Harris. Że... Słyszałem, no. Jak najbardziej. Tak. Jak najbardziej sprzyjamy. Wspieramy. Z całego serca sprzyjamy. Ja nawet zaproponowałem, żeby Kamala Harris otrzymała tytuł Warszawianki Roku. Gdyż no. W obecnej sytuacji jest to krok nie tylko nawet konieczny, ale i bym powiedział taki naturalny. Prawda? Koniecznie naturalny. Koniecznie, no. Tak. A dlaczego byś tak jej dał ten tytuł? No, dałbym jej, żeby ją wspomóc jednak. No, nie chcielibyśmy. Ale że jak będzie tą warszawianką, to ona szybciej zostanie tym prezydentem ewentualnie, tak? To na pewno może wśród Polonii na pewno. To zjedna jej głosy. No bo sytuacja jest trudna, prawda? Mamy tego starca Donalda Trumpa, który zamierza wygrać te wybory. I on, proszę Państwa, chce straszne rzeczy w tej Ameryce zrobić. Na przykład powiedział tutaj takie coś, ja przeczytam. Przekierujemy fundusze na ważne projekty, takie jak drogi, mosty, tamy. Nie pozwolimy wydać ich na bezsensowne zielone szwindle. Pierwszego dnia prezydentury zniosę regulacje wymuszające kwoty pojazdów elektrycznych i uratuje amerykański przemysł motoryzacyjny, powiedział Donald Trump. No chyba nie chcielibyśmy, prawda, żeby ktokolwiek, ja to bym nie chciał. Żeby ktokolwiek uratował amerykański przemysł motoryzacyjny. Ja to nie chciał. Dużo bardziej byśmy woleli, żeby było tak, jak Ursula von der Leyen mówi, akurat też w tych dniach została wybrana ku naszej nieukrywanej radości. Sławek tak się ucieszył, że nawet do mnie nie zadzwonił w tej okazji. No. Została wybrana
na szczęście, proszę Państwa, na kolejną kadencję w roli szefowej Komisji Europejskiej, także jesteśmy bezpieczni, Europa jest bezpieczna i europejski przemysł też jest bezpieczny. Bo Ursula von der Leyen, wprawdzie jej nazwisko przejdzie do historii i będzie się wiązać z największą falą deindustrializacji związaną z wprowadzeniem polityk klimatycznych. Ale Ursula von der Leyen wcale tak nie uważa, bo ona mówi tak, że Europejski Zielony Ład w działaniu, utrzymujemy kurs, Europa dekarbonizuje i industrializuje się jednocześnie. Ty, Niemca po kasku jeszcze nie waliliśmy. On słucha muzyki metalowej teraz, jeszcze wolno. To dobre, wyszło ci to. On słucha, no tu ma dziurkę z boku. To jest Niemiec. Uszczelane było do niego. Z dziurką w boku. Są dziury, było do niego uszczelane. Chyba to są dziury po buncie Ryma. Proszę Państwa, ja mogę teraz się powiedzieć? Więc sami Państwo widzą, wybór jest prosty. Albo wybieramy Europę i Ursulę von der Leyen, która chce dekarbonizować i industrializować jednocześnie, choć chyba jest to niemożliwe robić tych dwóch rzeczy jednocześnie, bo jak się dekarbonizuje, to się deindustrializuje. Albo chcemy tego szaleńca Donalda Trumpa, który nie chce dekarbonizować i chce ratować przemysł, bo uważa, że niedobrze z tym. Znaczy, w ogóle no, mi się podoba taki też pomysł. Żeby ludzie mieli pracę, żeby była jakaś robota, żeby był jakiś dobrobyt, że to są dawne, stare dzieje, których już nikomu na Zachodzie, na tym sytym Zachodzie nie potrzeba, jak wiadomo, wszyscy są zadowoleni, wszyscy mają dobrą pracę i można ten przemysł w cholerę zlikwidować. Przecież to wszystko może być w Chinach, prawda? Wszystko. Możemy się z Chin kupować na przykład auta elektryczne. Nie, my to będziemy kupować od Niemców, auta elektryczne używane. To ci chciałem powiedzieć, że jest bardzo dobry pomysł. Że albo to od Niemców. Bo Niemcom się znudziły. Niemcom się znudziły i trochę już popsuły niektóre auta elektryczne i nie mają z nimi co zrobić, nie? To oni sobie pomyśleli, że oni nam z KPO dadzą pieniądze. Teraz uwaga, to jest majster. Majstersztyk to jest po prostu, proszę Państwa. Majstersztyk to jest. Otóż oni nam dadzą pieniądze z KPO, my dostaniemy od nich pieniądze. To są takie pieniądze, które my będziemy musieli oddać im potem. Ale na co są te pieniądze, proszę Państwa, między innymi, kochani Polacy? Otóż pieniądze są na to, żebyście mogli sobie wziąć tanie auta elektryczne, ale uwaga, używane. Znaczy od Niemiec, nie? Tak, jak się Niemcowi zużywało auto, to ty dostaniesz tanie. 40 tysięcy złotych, to dostaniesz dopłaty do 40 tysięcy złotych, ale potem my będziemy musieli te dopłaty oddać jako państwo. Ale jest jeszcze lepiej, bo niemieckie koncerny samochodowe powiedziały, że przemieniają się, że już nie będą spalinowych silników robić, tylko będą auto elektryczne robić. Ale jednak okazało się, że popyt na te auto elektryczne ostatnio spada. W Europie spada, nikt nie chce ich kupować. To się okazało, że promocja ta związana z dość tanim użytkowaniem samochodu elektrycznego, które było na początku, okazało się, że to był taki rodzaj promocji. Tak jak zawsze chcemy kogoś wciągnąć, żeby używał jakiegoś produktu, na początku pozwalamy mu tego używać. To jest tak zwane karmienie baranka. Złapiemy tego baranka. Karmi się baranka. Więc teraz koszty używania samochodów elektrycznych rosną i będą jeszcze rosnąć, więc nie bardzo kto je chce kupować. Mało tego, gorzej, bo okazało się, że Chińczycy mogą te samochody elektryczne wyprodukować u siebie. Na przykład taki mega koncern BYD. On się tam reklamował w różnych miejscach. No. Podczas Mistrzostw Europy pewnie Państwo widzieli, bardzo dużo było tego BYD. Tam jak dzieci pytały, co to jest, no to jest to właśnie, to jest ten koncern, chiński koncern samochodowy, który się specjalizuje w elektrykach. I oni wyprodukowali tak bardzo, bardzo, bardzo dużo tych samochodów. Jak to się mówi tak w slangowo, że to jest dużo bardzo. To się mówi slangowo wuj. 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 Wuj, no. Mówi się wuj. Bardzo dużo. Ktoś mi napisał, żebyśmy nie mówili, że bić Niemca po kasku, bo podobno bić Niemca po kasku to znaczy nie myć zębów czy coś. Nie, no i oni wyprodukowali bardzo dużo tych samochodów elektrycznych. Myjcie zęby, myjcie. I zaczęli, no Chińczycy też nie bardzo chcą kupować te chińskie samochody elektryczne, bo wolą spalinowe samochody na świat Niemiec. Właśnie, dlaczego? Więc te samochody zostały przekierowane na Europę i na Stany Zjednoczone. No i Amerykanie okazali się troszkę mądrzejsi. Prezydent Biden jeszcze, zanim został zmuszony do podania się, znaczy do rezygnacji, do rezygnacji ze startu w wyborach, jeszcze zdążył tam obłożyć cłem te chińskie elektryki. No już nieładnie. Ale tak. Europa... Nieładnie z jego strony. Pewnie pod wpływem, niektórzy twierdzą, że pod wpływem strachu przed Donaldem Trumpem, ale
Może być też pod wpływem alkoholu. Alkoholu. Ale w Europie nie ma żadnego Donalda Trumpa. Rządzi Ursula von der Leyen. Więc nie ma takich przeciwwskazań. A Ursula von der Leyen się nie podobała. Żeby tutaj kupować te elektryki. Tylko, że jak przyjadą tutaj te elektryki, one już przyjeżdżają i zalegają podobno wokół portów w Antwerpii, w Rotterdamie. Tworzą się takie całe miasteczka tych samochodów. One tam stoją, te samochody czekają. Nikt ich nie chce kupić. No ale nie bardzo się to podoba europejskim producentom samochodów elektrycznych, którzy właśnie chcą produkować samochody elektryczne, żeby być eko, no bo te chińskie są tańsze. W związku z tym Europejczycy raczej będą, jeśli gdyby nawet kupowali, to kupowaliby te chińskie. No i jest taki problem, że europejscy producenci mają za złe własnej naszej europejskiej komisji, że Komisja Europejska tak bardzo chce, żebyśmy byli eko, że woli nawet wpuszczać chińskie samochody elektryczne, byleby tylko ich było więcej i żeby Europejczycy je kupowali, bo są tańsze, a nie bardzo tam się dla nich liczy to, co się stanie z europejskimi koncernami motoryzacyjnymi. Tylko, że problem polega na tym, że europejskie koncerny, w ogóle branża automoto, jest bardzo ważnym pracodawcą tutaj. Bardzo ważnym podatnikiem. Lewica, bo ty jesteś z lewicy, lewica chce, żeby pracować 2 dni w tygodniu. To niektórzy z lewicy w ogóle nie będą pracować wtedy, bo będą mieli bezrobocie. Jeśli każda porządna lewica, jeśli ktoś nie udaje lewicy, to mówiąc o skróceniu czasu pracy, ma na myśli mniej pracy za tę samą płatę. Jeżeli praca miała być tak, że nagle pracy będzie tylko na 2 dni, ale jednocześnie będzie to tylko za 30% płacy, no to ja dziękuję bardzo za takie. To wcale nie jest żaden lewicowy postulat i żaden krok na to, tylko wręcz przeciwnie. A czy że Lewandowski miał sobie kupić dyplom w ogóle w uczelni, bo się wydało w ten sposób, że taka pani jedna, która miała wykładać, dowiedziała się, że ona miała egzaminy z tym Lewandowskim i że Lewandowski 2 razy u niej zdał, nie? I dzięki temu został tam magistrem na jakiejś uczelni. A ta kobieta mówi, że ale zaraz chwileczkę, bym ja chyba zapamiętała tego Lewandowskiego, jakby u mnie zdawał. A może go po prostu nie zapamiętała, ma słabą pamięć i teraz robi wbrew temu Lewandowskiemu. Magister. Ty, tam jest jedyny przed... Lewandowski, który mnie interesuje, to jest ten Lewandowski. To strzelił Niemcego, który strzelił go. Ten adwokat, który uświadomił Niemcom, że Marcin Romanowski, Donaldowi Tuskowi nie wiadomo, czy się Marcin Romanowski ma dwa. Nie będą się biły kobiety, nie wiadomo. Być może kobiety będą się biły, bo Marianna Schreiber, która jest... To jest Kamala Harris? Nie, właśnie, za to, to państwo widzą, właśnie przesłałem. Marianna Schreiber, która jest byłą żoną, zdaje się, ministra w rządzie PiSu, przeszła do freak fightów, czyli do takich dziwolągów, gdzie się biją tam karły na przykład z żółwiami, albo na przykład bardzo gruby z bardzo jeszcze grubszym, na przykład, który nie chodzi, nie, albo na przykład jeden gruby nie mów się bił gruby, się, tylko się mówi ciało pozytywny, kryzysie otyłości. Ciało pozytywny. I teraz Marta Lempart wyszła przed Sejm i krzyczała, no to bo ona tam ten zasób subni, to nie jest znakomity tej Lempartowej. To takie nie jest, że takie poszerzone jest, nie? Są proste, żołnierskie słowa, ale takie... Ale chodzi ci o to, że mówi... Nie, chodzi o to, pik trzeba zrobić, nie? Bo nam ten algorytm... Weź tam zanotuj kiedy, nie? No też nie można. No, i nie można też powiedzieć, to ja powiedziałem, że nie można, nie? Ale w każdym razie ona protestowała i że aborcję i że PSL ma wybierać. No ale Schreiber napisała do tej Lempart tak: wzywam Martę Lempart do walki. Kto ci dał prawo mówić w imieniu polskich kobiet, w moim, uczysz się w końcu, bo nawet patrząc na frekwencję tych sabatów, to mało kto ma ochotę ciebie słuchać. Kiedy widzę tę odrażającą personę. O Lempartowej odrażająca? Ale ładnie powiedziała tę personę. Tę, no to po polsku powiedziała. Jest poprawnie. No. No, to mam ochotę rozwiązać to w sposób związany z freak fightami. Jestem w stanie podjechać. Jestem w stanie podjechać gdziekolwiek, tu i teraz. Że na piąchy, a to niesamowite jest. Mariana, klasyczny to dżentelmeni kiedyś. I tu są właśnie, i pani Marianna Schreiber umieściła swoje zdjęcia, ale to wydaje mi się dość
No nieważne, i sami Państwo widzą, ale jest, znalazłem lepsze zdjęcie, które umieściła też pani Marianna Schreiber z Freak Fightów, która po prostu tutaj Państwu teraz je zademonstruje, gdzie po prostu widać, że pani Marianna Schreiber robi dużo przysiadów ze sztangą i wtedy po prostu te z tyłu takie mięśnie są piękne, piękne. I tu widać tak. Właśnie... A gdzie tu zaobserwowałeś? Tu ci pokażę teraz, patrz. O, myślałem, to jest... O, siebie, patrz. W lustrze. Widzisz tutaj te dwa mięśnie, to jest dużo przysiadów. Pani Marianno, naprawdę uważamy. Chcielibyśmy obserwować pani postępy, jeżeli chodzi tutaj o ćwiczenia po prostu. Ja bym chciał, a ty? Ty nie możesz, bo ty dostaniesz od żony po głowie. W domu będzie awantura. No, u mnie też będzie. No. Ja też dostanę po głowie. No dobra. Trudno. No i z tą panią Martą Lepard jest o tyle ciekawie, proszę Państwa, że okazuje się, że najważniejszą osobą w Polsce, czy najbardziej dynamiczną, czy ordynarną, czy wulgarną, ale najbardziej widać, najbardziej krzykliwą, czyli takim frontmanem number one jest kobieta, która przyznaje sama, ma 45 lat, Marta Lepard, i przyznaje sama, że jest lesbijką. I ona walczy o prawo do aborcji. To się zdarza. I nie ma w tym nic dziwnego, bo nie ma. Bo jak słyszeliśmy, lesbijki oczywiście mogą mieć dzieci. Może nie jest to takie bardzo częste, ale mogą mieć dzieci. No. I też słyszeliśmy z ust lewicy, chociaż... że mężczyźni też mogą mieć dzieci. To lewica tak stwierdzi. Na przykład ja też pewnie mógłbym, proszę Państwa, mieć dzieci, ale ja nie będę próbował. Znaczy, że urodził. Tak, to nie będę. Już troszeczkę za bardzo. Nie, tutaj mam brzuch, mam młody, taki nawet dość duży. Tak? Taki brzuch tutaj mam taki, powiem ci jeszcze, bo byłem, jak byłem na wakacjach, to byłem na all inclusive. To taki brzuch mam przygotowany. No. Teraz będę musiał się o co all inclusive. No. All in. Proszę Państwa, Martę Lepard polecamy. Może ten zasób słów tam by mogła troszeczkę... O! Jachirę tygodnia mam. No. I bym chciał, żebyś, jeżeli się zgodzisz, żebyśmy Jachirę tygodnia przyznali pani wiceminister od klimatu, pani Urszuli Zielińskiej z Partii Zielonych. Ona też już, zdaje się, kiedyś była promowana przez nas. Ona... Się robią tacy żelaźni. Najlepsi. Tacy. No, najlepsi z najlepszych. Sadurski, no. Ministra Zielińska. Najlepsi z najlepszych. Ale co teraz powiedziała, proszę Państwa? Zrobimy potem freak fight. Pani Urszula Zielińska występowała w radio i wywiad z nią przeprowadzał Grzegorz Osiecki. Pozdrawiamy Grzegorza. Tak. Bardzo porządny. Pracowaliśmy razem. No, bardzo porządny człowiek, niestety. No, są też tacy dziennikarze. I no. Pani Urszula Zielińska, rozmawiając z Grzegorzem Osieckim, Grzegorz zapytał panią minister, czy Odra, Odrze będą pływały statki, barki, czy transport będzie, a pani Zielińska powiedziała, że uwaga teraz bardzo, że transport rzeczny, to są jej słowa, że transport rzeczny jest nieopłacalny. Zapytam, bo poprzedni rząd stawiał na to, żeby Odrę w zasadzie uregulować i zrobić z niej szlak żeglugowy, który będzie wiódł do Szczecina i dalej do Świnoujścia. Tak, to były takie miraże z piasku, ponieważ a nigdy dzisiaj, dlatego że transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny, są inne i de facto wykorzystywane środki transportu czy szynowego i drogowego i z tego korzystają firmy przewoźnicze i korzystamy jako obywatele. Więc to były kompletne miraże z piasku, to się nijak nie spinało finansowo, a dodatkowo doprowadziło, było jednym z elementów tej katastrofy. Więc to jest pieśń przeszłości, to jest polityka zarządzania rzekami jak z lat 70., kiedy się betonuje, prostuje, to zabija nasze rzeki. Ale i prowadzi do takich katastrof. Ja rozumiem, tylko na zachodzie wiele rzek to są właśnie szlaki żeglugowe. Jakie na przykład? No ran chociażby. Ja myślę, że to jest odchodząca w przeszłość. Nie, ja myślę, wiem, bo znam koszty takiej żeglugi i takiego transportu. I on jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny i dodatkowo zabija nasze rzeki. I proszę Państwa, Niemcy zastygli. I po prostu, że jak to nieopłacalne? Niemcy na tym na przykład Renie, to cały czas, wtedy z powrotem i nazad. Przepłynąć sobie spokojnie nie można takiego. I oni liczyli ci Niemcy i im się opłaca, nie? Ale przyszła Urszula Zielińska i stwierdziła, że to jest nieopłacalne.
I oni są w głębokim szoku i znowu liczą. Że coś źle policzyli. Tak, że nieopłacalne to jest, nie? Nie, ale ja widzę, niektórzy mówią, że pani Urszula Zielińska chce z Polski zrobić jakiś skansen, nie? Żeby tam nic nie... Skansen, no żeby taka żeby była... Żeby chaty były no, takie, kurne chaty. Kurne chaty, żeby były i Park Narodowy jeden wielki. Baby nie? I dziady. Baby i dziady, aby dziad z babą chciał zarobić... Bo szczęśliwi byli, no, byli tacy bliżej ziemi, bliżej ziemi. Jakby dziad z babą chciał zarobić jakiś pieniążek, to by wtedy mógł pojechać na ekologiczne... Można powróżyć mogą na przykład... Nie! Lepiej. Może na ekologiczne szparagi do Niemców pojechać. Tam powróżyć. Powyciągać je z ziemi. A. No i zarobić jakiś... Jakąś Deutsche Marki. Już nie ma chyba Deutsche Marki, nie? Od dawna nie ma już, wydaje mi się. Nie. Ale to nie jest koniec, jeżeli chodzi o panią Urszulę Zielińską, która dostaje od nas jachirę tygodnia. Tak. A mi się podobało, na sam... jak ona powiedziała, że... O tej Mierzei, nie? Nie, nie, nie o Mierzei. Powiedziała, że niepotrzebny jest ten transport rzeczny, wodny, no, ponieważ mamy przecież sprawdzone sposoby transportu, transport na przykład kolejowy, drogowy. No. I to jest takie piękne, że mamy polityczkę Partii Zielonych, która... wszystko, co robi, robi dla planety. Tak, i tak. Że nawet jest gotowa na daleko idące jakieś gotowania. Takie, gotowania. Jest gotowa na daleko idące kroki, że trzeba jednak się tak spiąć i tak zacisnąć nawet zęby, jak no trudno, no jakieś miejsca pracy w tym górnictwie, czy przy tym wydobyciu, no trudno. Musimy być Przepraszam, eko. Że cię nie... A jednocześnie właśnie transport drogowy nagle... Przepraszam, że cię nie słuchałem, ale oglądałem Marianne Schreiber tutaj. No. Powiem ci, naprawdę widać postępy. To sobie pooglądaj. Ja tylko państwu powiem, że kiedy ostatnio sprawdzałem, myślę, że to się nie zmieniło, transport rzeczny jest bardziej ekologiczny od transportu drogowego. Co ty mówisz? Ale się nie opłaca. A jeśli chodzi o transport kolejowy, to jest też pięknie, że ministra obecnego rządu tak chętnie mówi o transporcie kolejowym. I zaraz pewnie usłyszymy o reaktywacji programu Tiry na Tory. Tylko niestety nie będzie już kto miał zrobić tego, chyba że jakiś przewoźnik z Niemiec, na przykład Deutsche Bahn to zrobi, ponieważ właśnie na naszych oczach wygaszana jest spółka PKP Cargo. A tam za dużo ludzi było dokładnie. Trzeba takiego pana. Bo został, tak, został tam przysłany. Za dużo ludzi tam. Został tam przysłany przez Donalda Tuska taki mecenas. I ten mecenas, który doskonale zna się na transporcie kolejowym, chce wyrzucić 30% załogi. Na szczęście jest tam Solidarność i miejmy nadzieję, że na to nie pozwoli. No ale to też jest taki przejaw tej troski o zrównoważony rozwój i planetę, jak i ten rząd uprawia. Więc gdyby nie Ursula von der Leyen Zielińska, to... Może ale ja jeszcze chciałem do tamtego tematu jeszcze chciałem jedno zdanie, ponieważ najlepsze zostawiłem, czyli jakby to powiedział Hajto, truskawkę na torcie zostawiłem na sam koniec, proszę państwa, i tą truskaweczką jest wypowiedź pani Urszuli Zielińskiej, która już dostała od nas jachirę tygodnia, ale ponieważ powiedziała jeszcze to zdanie, które ja zaraz zacytuję, to chyba platynową jachirę dostaję. Uwaga, niech się państwo przygotują, bo ja teraz czytam, co powiedziała pani Zielińska. Największy problem z Odrą jest taki, że tam brakuje rybom wody do życia. Słyszycie państwo, tutaj wszyscy, ta do Polska ryby, bije brawo. Ryby biły brawo. I ja to skomentowałem na jednym z portali, że... Przepływającej tu nieopodal rzeki. No i powiedziała to pani minister, a proszę państwa, ryby aż z wdzięczności... Oni miały. I zaczęły klaskać. To płetwami. No, mówił trener reprezentacji Polski Wojciech Łazarek, płetwy same składają się do klasku. No inaczej, mówił trochę, ale... Ja będę to sobie przypominał. Jak mi będzie smutno, nie? Jakby ciebie nie było, bądź już, nie? A jak ciebie nie było kiedyś, to będzie mi smutno, to będę sobie czytał takie zdanie. Największy problem z Odrą jest taki, że tam brakuje rybom wody do życia. A kiedy mi jest smutno, to wiesz, co ja sobie czytam, jak mi jest smutno? No. Czytam sobie 100 konkretów na 100 dni. Ojej. Zwłaszcza punkt 68, teraz czytałem. Jest bardzo zabawny. To się robi tak. Takiego smutno. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów, przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach. To dobre, no. W których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. Teraz pewnie coś powiesz. Tak. Teraz powiem, że nie minęło troszkę więcej niż 100 dni, kiedy właśnie ten konkret 68 zaczął się przyoblekać w czyn
I mamy bardzo wiele bardzo ciekawych nominacji do spółek skarbu i powiązanych ze skarbem państwa. I tak na przykład Rada Nadzorcza Fabryki Broni Łucznik rozstrzygnęła konkurs na członków zarządu. Brawo. O stanowiska starało się 9 kandydatów. Wybór padł m.in. na Daniela Wilka. To ogromny przypadek, że to mąż Marty Nikalskiej-Wilk, wiceprezydent Radomia oraz szefowej radomskich struktur Platformy Obywatelskiej. Przypadek. To przypadek. Przypadek. To idźmy dalej. Kolejny przypadek. Więcej masz tych przypadków tutaj. No właśnie, jakoś wysypało przypadek. Wysyp przypadków. Mamy w uśmiechniętej Polsce nową prezeskę firmy Mesko. Mesko S.A. To słyszałem. Producenta no, to dobre. Amunicji. I, to dobre jest. Tą prezeską została pani Renata, konkretnie pani Renata Gruszczyńska. Niemca pokaz. Pani Renata Gruszczyńska, która jest oczywiście radną sejmiku wojewódzkiego z ramienia Platformy Obywatelskiej. Ja gratuluję pani. A skąd miała być? Z PiSu miała być? Czy z PiSu mieli wziąć? Ma wybitne kompetencje w tej dziedzinie, ponieważ w latach 22-24 pełniła funkcję prezesa rejonowego przedsiębiorstwa zieleni i usług komunalnych w Kielcach. Czyli bronią, amunicją zajmie się pani od kwiatków. Tak jest. Specjalistka od kwiatków i trawy. No. Gdyby tego było mało, mamy również niespodziewaną nominację dla asystenta ministra Szłapki, działacza Nowoczesnej, który tu tropił w Enei, w koncernie Enea, tłuste pisowskie koty. Teraz ten sam Michał Przybylak. A Przybylak się nazywa, no. Został, proszę państwa, powołany do zarządu Enei. Gratulujemy również gratulujemy. Panu Michałowi. Na pewno jest lepszy niż ci pisowcy. Jak również doceniamy to, że pan bardzo Michał właśnie, dał, panie, zanim otrzymał, panie Michale, bardzo dobrze otrzymał tę niezwykle odpowiedzialną misję w Enei, dał się poznać jako wielki przeciwnik zakazu handlu w niedzielę. A, to ten, i zwolennik pracy przez 7 dni w tygodniu. No tak? Ja, to tak jak tak. My razem chodziliśmy, ale osobno, nie? Razem tak. Osobno chodziliśmy. No. A ja mogę teraz coś powiedzieć? I teraz będziemy, czekamy razem z internautami, jak w każdą niedzielę puka do drzwi biura zarządu Enei. No ma to złośliwe. 7 dni w tygodniu. Złośliwe. I układamy nasze ciała w cyfry 6 i 8. Żeby tak uczcić konkret 68 ze 100 dni, ze 100 konkretów na 100 dni, to ty się 8 ułóż, a ja w 6. Proszę państwa, w związku z tym, że pisowcy wyciągali pieniądze ze Skarbu Państwa, jak tylko można było, w jakieś dziwne sposoby, to teraz jest inaczej. I informuję o tym Salon 24. Pokazujemy państwu właśnie materiał redaktora Marcina Torza. Cześć Marcin, pozdrawiamy. Marcin Torz napisał o tym, że zastępca Adama Bodnara dorabiał na stadionie Śląska Wrocław krocie pieniądze po prostu. Krocie. No, takie jest małe z banknotów robionych. 200 złotowych takie pałeczki, nie? A wczoraj... I to jest przeczytam pan... Lid państwu przeczytam. Blisko 120 tysięcy złotych zarobił wiceminister sprawiedliwości Bartłomiej Ciążyński z Lewicy w spółce miejskiej Stadion Wrocław. Polityk z wykształcenia jest radcą prawnym, pieniądze dostawał za analizy. Problem polega na tym, że był też radnym miejskim, który powinien nadzorować majątek gminy Wrocław, a nie zarabiać na nim. Trochę taki chyba był konflikt interesów, ale może nie. Zachowanie polityka było nieetyczne, tak twierdzi Marcin Tosz. W sądzie się od niego odetnę. Nie odetnę się, tylko tak mówię. A on sam, czyli ten po prostu teraz wiceminister Bartłomiej Ciążyński, zdaje sobie sprawę z tego, że coś tam było nie halo w jego postępowaniu, bo mówi teraz tak. Teraz nie podjąłbym się takich zleceń. Przyznaje Salonowi 24. No to też brawa, że jednak po czasie przyszła taka refleksja. Nie? A nie, że tam na twardo, tylko naprawdę duży szacunek, panie Bartłomieju. Duży szacunek i znam wielu. Na pewno trzeba było się napracować przy analizach. One były potrzebne. Nie wiem o czym, ale były potrzebne. I wielkie brawa. No i tak chyba powoli się ku końcu zbliżamy. Proszę państwa, bardzo dziękujemy za ten odcinek, który obejrzeliście prawie do końca. Dziękuję Rafałowi, że wrócił z tego Dublina do Dublina, bo bez niego smutny byłem po prostu. Nie ma się co oszukiwać. I on tam spotkał Dublińczyków.
z którym pił alkohol i oni też się ucieszyli. Opowiedz może. Dobra wiadomość jest taka, że wkrótce znowu wyjeżdżam, tym razem do Berlina. Do Berlina? Będę prowadził tam rozmowy. A ten Nicolas Cage był aniołem chyba, wydaje mi się. W Berlinie? No to mi się tak, taki film był, nie? Anioł w Berlinie? Miasto aniołów, no. Miasto aniołów. Wydaje, no. Może, to... może. Może, nie wiem. No proszę Czemu Państwa, nigdy nie była moją mocną stroną. Dziękujemy bardzo za wsparcie, ja dziękuję za wsparcie, jak sam nakręcałem bez tak. Rafała, to wspieraliście to mnie Państwo, miłe, to jest też... ale zauważyliście, że byłem smutny. Tak. Teraz też jestem smutny, bo on wrócił, nie? To jest też miłe, proszę Państwa, że jednak nie było tak, że te odcinki nasze eksperymentalne, lewy bez bicepsa i biceps bez lewego, to jakoś tak się strasznie rozjechały oglądalnościowo. Były podobnie oglądane, no właśnie. Też Państwu dziękujemy. Bo właśnie. Gdyby było tak na przykład, że w którymś z odcinków hipotetycznie bez jednego z nas na przykład byłoby dwa razy więcej wyświetleń, no to mielibyśmy powody do myślenia, a tak na szczęście nie dali nam. Ale może to też dlatego, że był z nami Niemiec. A skąd on się wziął w ogóle? Bo ja nie on wiem. On tu siedzi. Nie, przysłali nam tacy od biegu rzeźnika, że dostaliśmy od nich w prezencie, bo my też prosiliśmy, żeby nam przysłali. A oni przysłali? Porządne jednostki, tylko pali, tylko że nie wiem, czy tylko pali całego Niemca, czy tylko kask, nie? Ale Niemca nam nie przesyłajcie. Tu nie ma go. A on jest taki w środku czysty, nie? Sprawdziłem. Niemca nam nie przesyłajcie. Wyczyszczony. No, no. Przysyłacie nam tu jakiegoś... Proszę Państwa... poprosimy o, bo powoli rośniemy sobie tam po prostu z Rafałem i ten salon. I poprosimy dużo takich, że miłych rzeczy o Rafale. A mnie prawdę można, no bo co? My stawiamy ten. Na ewolucję. Ja na Tolka Banana stawiam. Wzrost. Nie na jakiś młody tam. To nie wie, co to jest Tomek Banan. Nie, młody nie wiesz, nie? Taki młody. Tolek Banan. Wie, patrz! Jaki młody? No tamten, co tam siedzi, młodszy. Ten to stary jest. No i młodszy od ciebie. Młodszy od ciebie jest. Kiedyś, kiedyś go Państwu pokażemy. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy, kłaniamy. Chodź się ukłonimy nisko. Tak. Do widzenia. Do widzenia Państwu. Po tym już nic gorszego Państwo nie zobaczą. Nic, no dobra, ty do widzenia powiedziałeś, zakończmy teraz. Do widzenia.